Poniedziałek, czekanie na dzieciaki. Natomiast udało już się lekcje. Wczoraj do późna siedziałem, żeby je zmontować. Tak, mogłoby być lepiej, ale no, zawsze jakoś tak twierdzę, że no, nie jestem perfekcjonistą i chciałbym, żeby to było jak najlepiej, ale no, pewnych rzeczy bez wykonania x razy raczej nie da się wykonać. Więc nie ma co przesadzać. Natomiast jestem wkurzony trochę na tych ludzi, których mam objąć patronatem, bo się nic nie odzywają i w ogóle. Nie wiem, jeżeli taka agencja reklamowa by miała ze mną współpracować, to bym szybko jej podziękował. No i jeszcze musiałem do Urzędu Skarbowego, bo we wrześniu składałem pismo o inne rozliczenie niż dotychczas. I był ten problem, że nie dostałem odpowiedzi, ale miałem numer do osoby, która rozpatrywała mój wniosek, bo jak gapa nie podpisałem go i musiałem jechać podpisać, ale miałem ten numer i udało go się gdzieś z historii telefonu odkopać i dzięki temu miałem tą możliwość zadzwonienia, oczywiście był pozytywnie rozpatrzony. Tylko dzięki kochanej Poczcie Polskiej nigdy do mnie nie dotarł. Ciekawe jest to, że na przykład wniosek o 500+ może przyjść drogą, znaczy rozpatrzenie wniosku o 500+ może przyjść mailem, o tyle z Urzędu Skarbowego nie. Ciekawe. W każdym razie do tego umówiłem się na spotkanie ze swoim księgowym w piątek, bo muszę omówić sprawę spółek, tego co mi się bardziej opłaca, bo od nowego roku ZUS będzie większy i chciałbym tego nie płacić. No nic, zobaczymy co z tego będzie. I co prawda nie mam żadnej książki ze sobą, ale audiobooka mam zawsze, więc wracam do słuchania, to znaczy czytania. A, gdzie to leży? Nowy nabytek. Zapomniałem go wziąć. Taki fajny statyw Manfrotto. Miałem wam coś opowiedzieć o tej książce. Mit przedsiębiorczości i to, co jest tutaj. Ale się przełączę na kamerę inną. Dobra, w tej książce Mit przedsiębiorczości, bardzo fajna książka, jest przedstawiony model trzech osób. Przedsiębiorca, menedżer i specjalista techniczny. Jeżeli ktoś według tej książki i tego, co jest w życiu, to jeżeli ktoś zakłada działalność jednoosobową, to jest on sam pełni rolę trzy w jednym. No i jeżeli ktoś będzie funkcjonował w tym modelu, trzy w jednym, czyli on będzie za te wszystkie osoby robił, to prędzej czy później jego firma upadnie. Z tego względu, że będzie wąskim gardłem wszystkich działań. Natomiast ten model, przedsiębiorca, menedżer, specjalista techniczny, jest bardzo podobny do tego, co wymyślił Walt Disney. On stworzył, to jest śmieszne, bo on stworzył przestrzeń kreatywną dla osób, a to jest śmieszne dlatego, że on został z redakcji wywalony za to, że jego teksty były za mało kreatywne, jak tam do jakiegoś czasopisma pisał. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Mamy postać marzyciela, realisty i krytyka. Rolą marzyciela, tak jak przedsiębiorcy, jest marzyć i wymyślać rzeczy duże, fajne i kreatywne. Marzyciel mógł rozmawiać tylko z realistą. Realista był od tego, żeby nie krytykować, a żeby to, co wymyślił marzyciel, wprowadzać w życie. Realista mógł rozmawiać tylko z krytykiem, który oczywiście krytykował to, co robił realista. I trochę podobnie się model przedsiębiorstwa układa, bo mam przedsiębiorcę, który jest odpowiedzialny za jakąś ogólną wizję, menedżera, który ma to wprowadzić, no i tutaj
jest osoba, która ma to wykonać. Bardzo podobne, trochę inne, wiadomo, bo to były modele do czego innego, ale jest pewna zbieżność. Natomiast mi się bardzo spodobał ten, że tylko te osoby mogą rozmawiać i tylko te osoby mogą rozmawiać. I to jest pomostem między tym a tym, bo w założeniu marzyciel jest osobą, która jeżeli by się spotkała z krytykiem, to automatycznie by odrzucała wszystkie swoje pomysły. Marzyciel jest na tyle niepewną osobą w swoich założeniach, poza tym nie potrafi tego wprowadzić w życie, że zetknięcie się z jakąkolwiek krytyką spowodowałoby, że automatycznie by spisywał swoje marzenia, jakieś tam założenia do kosza. A nie o to chodzi. Bo chwilę przerwy. Jeszcze jakaś godzina. I najchętniej bym się przespał. Z nowości to jest nowa dostępna płatność, którą będę sprawdzał w Stripe. Podobno jest lepsza niż PayPal. I mniej biorą kasy za obsługę tego. Więc będę implementował. Ale chyba najciekawszą rzeczą będzie opowiedzenie o dokumencie Netflixa. Netflixu. Kogo czego nie ma Netflixa. W każdym razie dokument jest dostępny. Każdy kto ma Netflix może go sobie obejrzeć. To jest... Tytuł ma chyba Amerykańska Fabryka. I wydarzenia są na... przez kilka lat pokazane. W sensie od fabryki GMA, która jest zamknięta, aż do momentu, w którym władzę pełni chińska firma. Tak. Otóż fabryka została kupiona, czy fabryka, budynek po fabryce został kupiony przez chińską firmę, która produkuje szyby samochodowe. Fuyao. Fuyao. O. Tak ma nazwę. Jest pokazane życie kilku ludzi, którzy tam pracują, ale co ciekawe też Chińczyków, bo 200 Chińczyków zostało sprowadzonych do obsługi tej fabryki, a oprócz tego 2200 Amerykanów. I tam są fajne urywki jak... tą placówkę odwiedza chiński właściciel i się śmieją po chińsku, że Amerykanie za wolno pracują, bo są za grubi po prostu. W międzyczasie, znaczy gdzieś tam po środku tego filmu też Amerykanie jadą do Chin zobaczyć jak tam się pracuje, no i tam to jest odjazd, bo jeśli na przykład takim Amerykanie mają weekendy wolne, tak Chińczycy nie mają, jeden weekend na miesiąc wolny. Więc ta wydajność jest większa przy niższych kosztach, bo no, w Chinach mniej się zarabia. Amerykanie też mniej zarabiali, o dziwo. Znaczy mniej, bo byli przyzwyczajeni do 23-4 dolarów na godzinę, a zarabiali 13. Po czym po protestach i tam próby uniknięcia wejścia związków zawodowych do firmy, to dostałem o 2 dolary podwyżkę. W każdym razie tam dużo osób właśnie, które tam jest pokazane jak tam znaleźli zatrudnienie, niektórzy mogli się od rodziny wyprowadzić, no bo nie mogli znaleźć innej pracy, dopiero ta fabryka im dała. No i jest pokazane jak na początku się cieszą, później zaczynają narzekać, później chcą związek, aż w końcu do momentu, w którym zostają zwolnieni.
No jest pokazana ogólnie tam zderzenie kultur. I o ile na przykład w Chinach wszyscy są nauczeni, że trzeba zapierdzielać, tak w Stanach niekoniecznie. I de facto nie wiem, jaki był zamysł, żeby otworzyć tą fabrykę w Stanach, bo tylko żeby pokazać Amerykanom, że jak Chińczycy chcą, to mogą otworzyć fabrykę w Stanach. Natomiast bardziej mi się wydaje, że to było polityczne. Wiadomo. Ale co ciekawe, Amerykanie tam narzekali, narzekali. Wiadomo, mieli więcej obowiązków. I tak dalej, i tak dalej. I na końcu było takie skwitowanie, że były pokazane pewne stanowiska, przy których już robot pracował. No i mówili, że no, to stanowisko normalnie wcześniej dwóch pracowników wykonywało, a teraz podwoiliśmy pracę i zamieniliśmy dwóch pracowników na robota. No i pod koniec była taka informacja, że tam 900 coś milionów, powiedzmy. Nie wiem, czy milionów, ale 900 coś. Bardzo dużo Amerykan nie chce kłamać i straci po prostu zatrudnienie. I to nie jest pierwszy film, w którym o tym mówi. Więc ze względu na to, że u nich jest... płaci się za edukację. Tą wyższą w każdym razie. Za studia. I wychodzi się od razu z zadłużeniem. Plus z tego, co tam było w napisach, rząd już nie ma takich dotacji na przekwalifikowanie się jak kiedyś. Co tam może być niedługo problem z zatrudnieniem. Oglądałem też film. To już gdzieś na YouTubie. Odnośnie połączenia. Był taki projekt budowy takiej kopuły bambusowo jakieś tam. I tu było wytłumaczenie zastosowania maszyn z człowiekiem, czyli maszyna wykonuje powtarzalną, precyzyjną pracę, a natomiast człowiek jako operator tylko pokazuje, gdzie ma zacząć. Ale pokazywali taki jakąś taką kopułę, która właśnie była budowana przy kooperacji maszyny plus człowiek, przy czym całości dowodziła sztuczna inteligencja, czyli wymyślony wzór, robione i łączone przez ludzi w połączeniu z maszynami. Maszyna robiła takie podstawowe elementy bambusowo, drut czy coś, nie wiem co to było. A człowiek to łączył. Będziemy niewolnikami sztucznej inteligencji. I do tego jeszcze była wykorzystywanie. To jest a propos tego, że sztuczna inteligencja nie będzie kreatywna. Może nie będzie kreatywna, nie wiem, czy to można nazwać kreatywnością. Tam było fajnie wytłumaczone, że o ile człowiek, jak coś się uczy, albo jak pies się coś uczy, to jest w stanie przyczynowo-skutkowe jakieś tam wnioski wyciągnąć. I jeżeli pies widzi swojego właściciela ze smyczą, to jest w stanie się domyśleć, że no, czeka spacer na psa. Natomiast sztuczna inteligencja nie jest w stanie tego zrobić na razie, więc wszystko robi jakby od podstaw. Ciągle od podstaw robi wszystko. Czyli tam było podawane. Zaraz będę czytał, fajna książka. Były takie przypadki podawane, gdzie naszpikowali samochód czujnikami, bardzo dużo czujników. Cały samochód był jednym wielkim czujnikiem, po czym wszystkie dane dawali sztucznej inteligencji, ona miała zaprojektować ramę tego samochodu. No i wychodziły takie kształty, dość takie futurystyczne, bym powiedział, natomiast były bardziej wydajne od wymyślonych przez człowieka, a przy okazji bardziej wytrzymałe. Natomiast, i żeby tu się robi ciekawiej, niektóre grodzie i ścianki w
nowych Airbusach są właśnie zaprojektowane przez sztuczną inteligencję. No. I pokazywali na przykład projekt wykonany przez sztuczną inteligencję. Projekt szkieletu. Drona. No i to na tym polega, że wprowadza się pewne ograniczenia, no i dowolność. I ta sztuczna inteligencja po prostu robi tyle różnych możliwości, że to się kształtuje w najbardziej optymalny model. I akurat dla drona trochę wyglądało po boku tak wywiórka. Czy to działa? Nie wiem, nie mówili, ale do tego to wszystko zmierza. No dobra, nagadałem się. Starczy tego wielkiego brata. No dobra, biegam. Znaczy mam przerwę w bieganiu, żeby to nagrać. Jak widzieliście, mam bardzo fajne skarpetki, które notabene wygrałem w loterii. W loterii mikołajkowej. Dzisiaj nie mam czasu na ujęcia jakieś fajne, bo jest późno i już pokażę wam trik. Stąd nawet nie mam żadnego tego. Statywu, żeby jakieś ujęcie nagrać. Natomiast, dzisiaj ciężki dzień. Trochę sprzeczek z niektórymi osobami z biznesów różnych. W każdym razie, słucham właśnie podcastu odnośnie marketingu wideo i jest fajna informacja, że i chyba to we vlogowaniu miałem na samym początku, że brak jest celu w robieniu tego. Miałem cel, żeby nauczyć się vlogować, no i się nauczyłem. Teraz też vloguję, ale rzadziej. Raczej robię podsumowania dla siebie i dla przyszłych pokoleń odnośnie tego, jakie mam doświadczenia, jakie zdobywam, jakie problemy. Dzisiaj właśnie napotkałem jeden problem z uszkodzonym sprzętem, który będę musiał rozwiązać jakoś. No i nie miałem internetu, bo pierwszy raz odkąd mam telefon komórkowy zużyłem cały pakiet internetowy. Telefon, smartfon. Więc ten pan już robi trzecie kółko wokół mnie. Więc cieszę się na nowo internetem w telefonie. Natomiast teraz muszę pomyśleć nad strategią. Plus widziałem bardzo fajny vlog. Taki, on chyba miesięcznie wychodzi, ale dziewczyna rewelacyjne ujęcia robi stylizowane na włoskie filmy. Gdzie jest kolorystyka też takich filmów oldschoolowych. Są ujęcia, no głównie jej, ale do tego ona z offu mówi. To jest bardzo ciekawe. Link podrzucę. Bardzo mi się spodobała ta forma. Dobra, wracam do biegania. Ustawiacie tak rękę i każdy palec to jest 10 minut. Jak ustawiacie go razem z horyzontem. No i patrzycie, na jakiej wysokości jest słońce i słońce zajdzie za jakieś 20 minut, więc zostało mi mało czasu. Chwila relaksu w samochodzie. Na zewnątrz pada, a ja się chwilę odprężam, czekając na dzieciaki. Za chwilę zacznę czytać książkę, natomiast kupiłem do słuchania sobie grywalizację Pawła Tkaczyka, to jest pan, który się zajmuje marketingiem. Grywalizacja jest książką o grach i o tym, jak one wciągają ludzi. Na razie przeczytałem, przesłuchałem w zasadzie półtorej godziny i nie powiem, jest całkiem interesująca, choć na razie brakuje mi jakiegoś konkretnego mięcha, jest trochę o historii, że od zawsze były ludzi ciekawiło, znaczy ciekawiło, grali w coś po prostu i budowali sobie różnego rodzaju gry, ale jest, była informacja, że dzieci do 7 roku życia nie rozumieją zasad,
To znaczy, że gry mają zasady, a bardziej skomplikowane zasady można dopiero wprowadzać od roku 12. No nic, zobaczymy co dalej. No, ciekawa, ciekawa, nie powiem. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o przywództwie z takiej książki Metro. No, tak, tego słynnego Metro. To było przywództwie takie coś napisane, że jeżeli chodzi o dowódców i ogólnie osoby, które są w które mają przewodzić, dowodzić, to jest taka różnica, że takie osoby biorą odpowiedzialność za swoje czyny. Teoretycznie wszyscy muszą brać za to odpowiedzialność, ale taka osoba też bierze za osoby, które ma w teamie czy w zespole, czy odpowiada za jakiś projekt, i ona jest w stanie wziąć odpowiedzialność za to, co się tam dzieje. Natomiast nie każdy tego chce, to jest ciekawe. Nie każdy potrafi temu sprostać. To tak a propos mi się pewnej sytuacji przypomniało. Dobra. To jest marketing, lecimy z tym. A w międzyczasie muzyka. A jeszcze dwie informacje sobie pozwolę wam dodać. Zamówiłem książkę o kręceniu filmów. Mam dość sporo książek na temat fotografii, ale nie mam żadnej o filmach i zamówiłem taką, którą polecałem na forach angażujące filmy, żeby robić. To jedna sprawa, a druga jest, kolejna osoba zapisała się do szkoły. Pierwszy miesiąc ma za połowę ceny, ale kolejny już ma na normalną i to po wyższej stawce, także. Dobra, i jeszcze jedna sprawa. Bo trafiłem na gościa, który robi filmiki reklamowe dla różnych firm. I patrzyłem, jak robił film, tak zwany B-roll, takie ładne przejścia, ujęcia, dla pizzerii. Robił go aparatem z ręki, nawet że tam slajdera używał przy jednym ujęciu, jakiś dziwny makroobiektyw. Ale po prostu majstersztyk, jak dla mnie. Kolory, przejścia, dźwięk. Tak się oglądało. I do tego, jak się patrzyło na to wszystko, jak on to nagrywa, takie proste się wydaje. Takie proste, ale wiem, jak bardzo jest to skomplikowane, trudne do powtórzenia. Dlatego sprzęt pewnie troszkę lepszy w 4K. W 4K po to, żeby można było później zrobić w łatwy sposób albo stabilizację w postprodukcji, albo zoom na klatce, która jest. Jak jest większa, to łatwiej jest ją przyciąć. Także mega, mega, mega fajny film. Jak znajdę, to go wrzucę. Dałem mu suba, żeby się uczyć od tego gościa, bo. No, i godzinka minęła. Spoko książka, chociaż nie wiem, jakoś mnie nie powala. I to jest ze stajni Osmana. I nie wiem, albo ja jestem człowiekiem upośledzonym na rzecz marketingu, albo po prostu książki, które on sprzedaje, do mnie nie trafiają. Nie wiem, to jest któraś, którą kupiłem u niego jako rekomendowana i jakoś do mnie nie trafiła. I nie wiem. Nie wiem, chyba jestem upośledzony marketingowo. W każdym razie, w tym czasie oczywiście mogłem sobie jakiś obejrzeć film albo serial, ale lepiej się kształcić, bo to jest przyszłość. Wiedza to potęgi klucz. Dobra, ostatnio u klienta kupiliśmy takie coś. To jest mój profil osobowości. Kim jestem, co w oparciu od badania Younga. No wychodzi nam profil. Kim jesteśmy, mówi też tutaj bardziej koordynatorem, wychodzi tutaj jakiś mniej więcej ten profil, jak wygląda. To jest to, co widzi świat, a to jest, gdy jestem zmęczony i nie widzi świat, widzicie, trochę się różni. Ale w każdym razie, o co chodzi? Ten pan sobie podzielił osobowość na cztery. Tak jak tu widzimy.
Na kolor niebieski. Kolor nie muszę wam mówić. I w każdym razie osobowość, która jest, by podzielić w tą stronę, to jest bardziej osobowość introwertyczna, to jest ekstrowertyczna. I na przykład tu mamy osoby bardziej, tu mamy osobę spokojną. Spokojną, miłą, która jest lojalna wobec jakiejś grupy, tu mam osobę, która też tu są generalnie na emocjach, a tutaj jest bardziej takie logiczne podejście. Tu mamy osobę, którą stałem się wiecznie radosną, taką, która łatwo nawiązuje kontakty, lubi przebywać z ludźmi. Tutaj mam osobę taką bardziej, się śmiałam, że informatyczną i faktycznie najwięcej osób wśród działów szeroko pojętego IT właśnie to jest bardziej techniczna, umysł analityczny, a tutaj jest taka, która jest zorientowana na cele. Nie, i takie profile osobowe można sobie zrobić. Na pewno w internecie można znaleźć za darmo coś takiego. Ale po co to tak naprawdę jest? Oprócz tego, że tam dostajemy pełne profilowanie, to dostajemy, jak z taką osobą powinno się pracować, jak ją przekonywać. Więc jeżeli mniej więcej znamy, wiemy, z jaką osobą mamy do czynienia, to można tryb rozmowy podprowadzić pod właśnie kolor. Czyli na przykład czerwona to są konkrety nastawione na działanie, bo tam ta prawa strona była nastawiona na działanie, lewa na myślenie, czyli ta niebieska, zielona, myślenie, czerwona, żółta na działanie. Więc do tych osób poprawia, jak idziemy, to jesteśmy nastawieni na działanie i mówimy to, co musi być wykonane, natomiast do analitycznej trzeba przedstawić jakieś konkretne rzeczy, które są namacalne i widać, że to jest rozważane. Coś takiego. W każdym razie warto sobie o tym poczytać i warto jest to sobie przeanalizować. Trzymajcie się. Ja natomiast, zanim powiem wam, że trzymajcie się, wróciłem od Z kogo ja wróciłem? Wróciłem od księgowego, rozmawiałem na temat spółki, tego kiedy można, a kiedy nie trzeba płacić ZUS-u, jak to wygląda i tym podobne i całkiem obiecująco to wygląda. A z tablicy marzeń można skreślić kurs. Kurs już działa, więc widzicie, mamy cele, najlepiej, żeby te cele miały datę, do kiedy mają być wykonane, bo inaczej to będą marzenia. To tyle na ten tydzień. Trzymajcie się. Jak myślałem, że może w następnym tygodniu spróbuję czegoś innego niż vlogowania. Vlogowania. Vlogowania, bo to vlogowanie. Ale to zobaczymy. Trzymajcie się.